Dzień dobry, moi drodzy, witam was ponownie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Grime na moim kanale. Z tej strony oczywiście Demolidias i ruszamy do naszego giganta, który znajduje się już na samym dole i czeka oczywiście, mam nadzieję, na śmierć z mojej strony. Tutaj jeszcze moglibyśmy w sumie pójść na prawo, natomiast wydaje mi się, że nie będziemy na razie eksplorować tej lokacji, dopóki tutaj nie zajmiemy się bossem. Do naszego celu, swoją drogą, już tak aż przerażająco dużo nie zostało. Choć nadal jest to dość duży dystans, bo mniej więcej tyle co cała lokacja Nerve Root, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, będzie trucizna. Raz i dwa. Najgorsze, że on kurde ma jeszcze tą kolejną fazę, nie? To mnie tak zszokowało w poprzednim odcinku. O kurde, zrąbałem to. Swoją drogą, warto chyba raz zginąć, żeby to moje naczynie zostało. Taki komentarz widziałem. Ja za bardzo dziękuję, że... O kurde, ej, to było nieprzemyślane. Bo nie mogłem tego odbić w powietrzu, nie? Jeden komentarz widziałem właśnie w tej sprawie, że warto mieć to naczynie, ponieważ ono nas też troszeczkę leczy, jak je rozbijamy. To oznacza, że możemy mieć tak naprawdę dodatkowe leczenie w zapasie, na bossie. Szczególnie jak tam mam zero ardoru, no to myślę, że warto sobie to tak zostawiać, nie? I nie ma co tego od razu rozbijać. Oczywiście prawdopodobnie to jakoś przypadkiem w trakcie walki rozbiję. O, jest tam. Moje naczynie, moja postać. Raz, dwa, dziękuję. Odbity i ściągnięty, elegancko. Tak trzeba z nim postępować. Kurde, tego się nie spodziewałem. No i faktycznie leczy mnie, to nie mało, jak widać. Bo tak jak leczenie prawie. I to od razu, nie? Kurde, nie odbiłem tego. O kurczę, dwa razy jeszcze, no to super. Już nie mam leczenia na kolejną fazę. Nie wiem, co on robił, szczerze mówiąc. Boże, ta stamina. Moc, znaczy się. No właśnie tej mocy coś brakuje. Coraz częściej. Kurde, zły timing. O nie! Jeszcze mnie tym położył. Kurde, mega mocny jest ten boss. Jeszcze bardzo się obawiam tej drugiej fazy. Szczerze, jak na razie, to dla mnie on jest mocniejszy niż ptak nawet. Co może być szokujące dla niektórych osób. Dobra, zobaczymy się przy bossie. Zobaczymy, jak to będzie szło. Dobra, już pokazałeś, co potrafisz. Pięknie. A i potem zawsze można go chwycić. Super. Aha! Poszło najlepiej, ale dobra. Spokojnie. Pójdę po naczynie swoje. Co jest? Ej, miałem HP! Miałem HP! Miałem połowę HP, nic mi nie zeszło z paska i tak mnie zabiło. Ale oszustwo! I w ogóle nie widziałem, że mnie tam łapą trafił swoją. Coś się zepsuło tutaj w grze. No, zaraz bardziej rozważam, czy nie iść w kierunku ulepszenia broni. A potem tutaj powrócić, wiecie? No jak teraz nie będzie drugiej fazy, to chyba tak zrobię, bo czuję, że te obrażenia powinny być znacznie większe na tym bossie. Boże. No nie zrobiłem tego najlepiej.
leżeć. Coś na niego już leciało niestety. Odbiłem to, ale oberwałem. Czekaj, że on nie może tego mojego naczynia rozbić, nie? Jak już tak ograniczony jest w tym zakresie. Na ziemię. Wow, Ardor, jeden punkcior. Ale szok. Raz, dwa. O kurde. To bolało. O nie. Wow, ale fart. To był cholerny fart. Znowu to samo. Ale monotematycznym bossem jesteś. Sorry. Taka prawda. Dobra, mamy pierwszą fazę zrobioną. I znowu na hita będę w tej drugiej, ja pierdzielę. Aha. Czy on mnie zabił? Nawet nie widziałem. Nie, wiecie co? Ja myślę, że tak. Zróbmy to w ten sposób. Tego pana, to ja sobie tutaj zaznaczę, że to jest boss do zrobienia, chociaż mamy nawet wskaźnik. Także nie powinno być chyba problemu. Nie wiem, czemu nie mogę tego oczywiście zaznaczyć na padzie, mimo że klikam. Dobra, zrobimy tak. I pójdziemy w prawo. Poeksplorujemy sobie ten Child Root jeszcze trochę. Nie wiem, czy to ma sens, ale liczę na to wielce, nie ukrywam, że uda mi się odkryć gdzieś tutaj teleportację. Może na samym dole? Albo fragment mapy. Coś takiego byłoby super. Wiesz, to jest nowy przeciwnik w ogóle. No chodź tu, kwiatko. Mhm. Dobra. Jesteś mój. Nic się nie stało. Ale dziwne miejsce, taka cisza niesamowita tu jest. O kurde. To nie źli, no oła, nowi wrogowie. Ja pierdzie. Nic tu nie ma? Nie. Ej, coś tam rozwaliłem. Ale nie mogę tam nigdzie wskoczyć. Co to jest, kurde, za jakiś wężokwiat? No, wcisnąłem. Dobra, nieważne. Wydawało mi się, że wcisnąłem idealnie, no ale okej. No, gra uznała inaczej, najwidoczniej się minimalnie spóźniłem. Strasznie trudni są do wyczucia ci przeciwnicy, naprawdę. Wiecie, naprawdę nie chciałbym tej lokacji przebiegać z powrotem, bo to... Kurde, no tyle czasu zajmie. Że głowa mała, naprawdę. Więc uważam, że fajnie by było móc tutaj po prostu powrócić tak szybko, teleportacją jakąś, nie? No chyba, że ta gra jest zaprojektowana, że muszę marnować czas na bieganie, no to lipa, no nic wtedy nie zrobię. Ale mam nadzieję, że nie. Gień! Oła. Tam u góry są kolce, ale przed czołem je chyba przyszedłem tutaj. Nie wyskoczył w taki sposób. Nie wiem, tam jest, widzę, to wspinaczki coś.
nie złapię tego. Nie ma opcji. Dobra, idziemy tu. Zobaczmy może z tej strony. O kurde. Dobra, to będzie porąbane. Dobra, udało się. Mogłem trochę odwrotnie zrobić, no ale nieważne. Jestem ciekaw, dla jakiego przedmiotu przechodzę takie męki tutaj. Oj, jestem bardzo tego ciekaw. Wow! To było wredne. Nie spodziewałem się tego, że tak to rozegrają. Mogłoby mnie zmiażdżyć tutaj. Kurde, czym ty jesteś? A, to jest ten sam, dobra. Jakoś tak inaczej wyglądał tutaj, nie wiem czemu. Dobra, no mamy te urny, które działają jak taka bomba do rzucania po prostu. Trochę oddechu. Musimy sobie to ustawić w sumie. Na bossa byłoby to dobre. O kurde. Co się stało? Aha. To takie porąbane. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje w ogóle w tej grze? Skrót. Blooming Legs. To nie otworzymy. A tu będzie co? Powtórka pewnie. Ja cię kręcę. Bossa mamy. Z drugiej strony weszliśmy na niego. No dobra. Czy widzę, że on jest totalnie opcjonalny chyba. Na to by wychodziło. Można go zabić, a można go olać. Skoro można całą lokację sobie pozwiedzać bez, wiecie, ubijania go, nie? No nie jestem teraz najlepiej przygotowany do tej walki na świecie. Ale może przez to, że bez oczekiwań idę, to będzie dobrze. A może nie. O kurde. Sprawdzimy jeszcze, co tam jest na prawo może. Co jest? Co jest? Co jest? Czemu tak dziwnie wygląda? Ej, to tak ma być? Jak ja mam stąd wyjść teraz? What? Co się stało? Co się stało w tej grze? Ej, bo ja dosłownie nie wiem, co ja mam teraz zrobić, nie? To mnie przeraża. Czekajcie. Wejdziemy do menu głównego i zobaczymy, czy to tak naprawdę wygląda. No, chyba coś tutaj ostro się zrąbało. Nie wiem, czy mi nie doczytało czegoś, czy... Czy co? O. No... Delikatnie mówiąc, to nie doczytało chyba. Chyba. No, nie doczytało. Kurde, ale dlaczego? Jezu,
Jezu, tak to bym tutaj nie polazł znowu, bo tu już byliśmy. No ale dobra. Regeneracja przed bossem. I co? Nie podciągnę teraz tego? A czemu? Wcześniej to działało, tak? To ostatnio mi się udało trochę zgliczować to, na to wychodzi. Bo troszkę inaczej to było. No. Kurde, nie miałem staminy na podskoczenie, czy co? Bo klikałem, a nie skoczył już. No! Co jest? Dobra, tak najlepiej było. O Jezu, nie chcę mi się z tym bossem walczyć. Ale chyba nie mogę go olać. Okej. Okay. Chciałem w prawo pójść. To byłoby lepsze, myślę. Dobra, zacznijmy się trochę bliżej. Oj. Dobra, jestem na miejscu. I znowu, coś z tymi teksturami tutaj wariuje gra. Nie wiem, o co chodzi. Może po tym patchu z DLC coś zrąbali? Ja to muszę zawsze mieć jakieś dziwne glitche. No dobra, a teraz wrócę do menu głównego i się znowu wczyta? No wiecie, to nie robota, nie? Żeby tak grać, ale... mam nadzieję, że to się uspokoi, bo... słabe to jest. No i teraz normalnie działa. Nie wiem, o co chodzi. W żadnej grze takiej już nie widziałem. Żeby... co chwilę ta dana lokacja się nie doczytywała. Żeby nie było, mam zainstalowaną grę na dysku z najnowszym NVMe 4, więc wszystko ma tak niesamowite tempo doczytywania, że naprawdę ta gra powinna śmigać, o Jezu. Powinna się kurde cała w parę sekund wczytywać po prostu zawartość gry. Dawaj. A jednak... tutaj mapa będzie? Czy to na dół trochę prowadzi? Ciężko stwierdzić. Do góry? Nie, tu. O kurde, to trzeba było najpierw dołem pójść. No ale skąd ja mam to wiedzieć? To trzeba się... zamienić w jakiegoś jasnowidza po prostu, nie? O Boże! HP mi się kończy. Dobra, zróbmy tak, bo nie chcę tego powtarzać. Wleczmy się.
Ej, no bez jaj. Kurde! Co za gówno? Na bossów by było, tak to dupa będzie pewnie. No biegnij sprintem! Boże, ale zrąbana mechanika, no. Jest w końcu. Będzie ta mapa? Ten fragment chociaż? Czy nie będzie? Nie widzę, nie słyszę. Niestety. O! Jezu, jest. Jak dobrze! Dawaj mi to. Kurde, wreszcie. No to tak się domyślałem, że w lewo trzeba pójść jeszcze. No nie widzę innej ścieżki, tak na dobrą sprawę nawet. Jeszcze tylko jakaś, kurczę, opcja teleportacji by się przydała. Sprawdźmy najpierw lewo, potem na dół najwyżej pójdziemy. Co to jest? Kreatura. Wow. Wow, 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 wow. Dobra, to jest, kurde, ostro. To jest naprawdę ostro. O nie, znowu ty. No właśnie. I to jeszcze zobaczcie, jak daleko jesteśmy od tego minibosika. Nie wiem, czy tak go mogę nazywać w ogóle. Bo jest to po prostu przeciwnik, który ma bardzo dużo HP i ma w sobie moc taką, że zabija na dwa uderzenia. Górą można by na prawo jakoś przejść. Aha, no tak, to jest to. Ej, ale to właśnie. Czy jak ja sobie to ściągnę? No dobra, a nie mogę sobie tego w prawo przyciągnąć bardziej? O właśnie. Aha, tylko że tam nie doskoczy nawet. Tu by się double jump przydał i takiej umiejętności bym się nauczyć w tej lokacji. Pewnie na bossie. Na razie o tym eksplorowaniu tego miejsca mogę zapomnieć. No a zabicie tego przeciwnika, na którego mówi miniboss, no to jest dla mnie coś, czymś takim trochę bardziej wyjątkowym, dlatego że z niego jest ten punkcik do zgarnięcia, nie? Więc go jako takiego zwykłego rywala nie traktuję. Na pewno jest to coś więcej niż zwykły mobek. Dobra, w końcu. Wyczute. Można by dołem spróbować przejść. Aha, to po prostu on chodził, a nie atakował. Okej. Okay. To jest jakieś tajemnicze zejście jeszcze? Aha. Nie tajemnicze zejście, a śmierć. No, ale to jest właśnie taka sytuacja. Skąd ja mam wiedzieć, że tam są kolce, nie? Jakby patrzę i nie widzę tego. To jest akurat głupie i... No to nie powinno mieć miejsca w designie. Dobra, jesteśmy u tego bydlaka. Kurde. No, serio. O Jezu. Jest! Jesteś mój! Plus 6 do ardoru i oczywiście punkcik. W związku z naszym udanym polowaniem. O Jezu, szybko. Taka... Ni to żaba, ni to pająk. Nie wiadomo co takie, nie? Dobra. Ciekawe, czy gdzieś jest jakieś przejście, które na przykład trzeba rozwalić sobie taką bombą. To byłby hardkorowy sposób na przejście jakiejś lokacji. Ej, ale widzę, że takie te pojedyncze przejścia to mogą mieć sens.
Mnie też do skarbów prowadzą. Aha, i tu już nie mamy mapy? Nie, no mamy. Boże, co to jest? Nie no, co to kurde jest? Ja pierdzielę. Obłęd. Normalnie jakaś dżungla. Nie, ja wiecie co, myślę, że nie ma sensu, żebym tam się zapuszczał na razie. Powinienem raczej skupić się na tym, żeby zabić bossa. Cholernie daleko jest kolejna brama, gdzie możemy odpocząć, szczerze mówiąc. Myślałem, że możemy się jej spodziewać gdzieś tutaj już. Tak, w sensie w okolicy, co umarłem. Może nawet przed nią umarłem, nie wiem. No ale odległości są naprawdę gigantyczne niekiedy w tej grze. To jest jedna z tych sytuacji. Dobra, popróbujmy z nim. Przesunął mnie. No nie złapało go. O, dobra, złapało. Jednak złapało. Kurde. Na ziemię. Wow. Nie wiem, cielskiem zmiażdżył, ale tak naprawdę mnie tylko lekko dotknął głową w locie, ale wiadomo, gra to uznała. Na moją niekorzyść niestety, ale na szczęście jest taka sytuacja, że mamy tam teraz naczynie, więc może warto byłoby spróbować jeszcze raz. Nie wiem, czym przez ofensywnego ekwipunku bardziej nie ustawić. Albo tego niebieskiego. Do mocy i... Kurde. Ja bym chciał do siły i do życia, to byłoby najlepsze combo. Tylko do siły i do życia, nie? Na urozu do siły. Tu jeszcze te skille się zmieniają, więc... One też mają... znaczenie. Dobra, nieważne. Idziemy dalej. Chyba lepiej jednym mocnym uderzeniem walnąć, albo nawet dwoma, niż w ten sposób to działać. Większe obrażenia robimy, a tej mocy też trochę więcej nam zostaje po takim jednym uderzeniu. O nie! Nie trafiłem go jeszcze, czajcie. Nie wypuścił niczego. Ej, a właśnie, gdzie było moje naczynie? Bo ja go nie zauważyłem, albo je rozbiłem przypadkiem. Nie wiem, nie skupiłem się na tym jakoś. Mój błąd. Może tego naczynia nie ma ze mnie, jak ja nie mam ardoru żadnego. W sumie, tak teraz pomyślałem. Nie, no jest. To nie wiem, czemu nie było wcześniej. Albo nie zauważyłem. Może, że nie zauważyłem w tym boju. Thank you.
Serio nie ma co kombinować, najlepiej ten mocny atak robić i jest git. Aj, zbiłem to. Bo walka nam się tu przyniosła. Niechcący. Piękna muzyka, naprawdę. Wyleczmy się. Skorzystajmy z kamienia. Wzmocnijmy broń. Boże, jak maliket normalny z Elden Ring. Aha, nie można tego odbić. Skąd ja miałem to wiedzieć? Nie wiem. Co się dzieje? Nie, ja się poddaję, słuchajcie, nie. Ja muszę go opuścić na razie. Naprawdę. Nie dam rady z tym bossem na razie. No to jest obłęd jakiś. Totalny kosmos. Ja pierdzielę, co oni sobie wymyślili w ogóle tutaj za bossa? Nienormalne to jest. Dobra, słuchajcie, przejdziemy sobie do tej... Chociaż tam też jest, kurde, hardcore. Ja nie wiem, wiecie co, ja chyba po prostu... przejdę... O Boże, nie no, nie przejdę, że to będzie, kurde, pół życia biegania. Potem w drugą stronę. Nie wiem, naprawdę nie ma żadnej teleportacji. Dobra, wiecie co, w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek, tak myślę. Mam nadzieję, że tu gdzieś będzie jakaś opcja, aby jednak teleportować się z powrotem do naszego, powiedzmy, kowala, w cudzysłowie, bo wypadałoby wreszcie się wzmocnić. A tymczasem to by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Troszeczkę krócej, ale no, nie bez rezultatów, bo poeksplorowaliśmy sobie ładnie tę lokację. Child's Bed. A tymczasem to było na tyle i dziękuję za obejrzenie. Życzę wam miłych i wesołych świąt, bo zapewne w święta ten filmik wlatuje. Także mam nadzieję, że ten dzień spędzacie naprawdę fajnie, więc nie będę wam więcej czasu zabierał. Trzymajcie się, hej! I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.